My często mówimy sobie, że dysponujemy kiepską pamięcią, że tak naprawdę wszystko teraz jest w smartfonach, korzystamy z tego Google'a, z wyszukiwarek i tak naprawdę do czego nam pamięć jest potrzebna. Ja postanowiłem, że skoro Mateusz zaprosił mnie tutaj do was, a jest to jednak narracja głównie biznesowa, że pokażę wam, jak wykorzystać pamięć w networkingu poprzez taki mały, a jak się okaże po treningu odpowiednim, duży skill, jakim jest zapamiętywanie imion. Uważam, że jest to świetna umiejętność marketingowa, networkingowa, która buduje nasz wizerunek wokół naszych partnerów biznesowych, wokół osób, które spotykamy na co dzień, czy to na konferencjach, czy na imprezach. Tak naprawdę zapamiętywanie imion jest świetną umiejętnością, bo jak świetnie brzmi nasze imię wypowiedziane przez nowo poznaną osobę w naszej intencji, jak lepiej ono brzmi niż kolego, koleżanko, zrób coś tam, prawda? Jest to, jak się okaże później, jak potrenujecie, naprawdę bardzo przydatna umiejętność. I powiedzmy sobie jeszcze o pewnym micie, bo mówi się, że pamięć jest kiepska, że to ta nasza pamięć nie potrafi zakodować nowego imienia. Tymczasem to nie jest wina pamięci, to jest mit. To jest wina dekoncentracji. Kiedy dzisiaj mieliście okazję poznać kogoś nowego, albo w ostatnim czasie, nie mówiąc o tym, że często towarzyszą temu jakieś dobre procenty i tak dalej, prawda? To zwykle jest tak, że machamy tą ręką, mówimy tam Marek, Jacek, coś takiego. Mówimy to raczej równocześnie, często się przekrzykujemy. W ogóle zostaliśmy wytrąceni z jakiejś równowagi, z uwagi i nie zakodowaliśmy w ogóle imienia potencjalnego partnera biznesowego czy osoby po prostu nowo poznanej. Jak zatem pokonać tę dekoncentrację, ten brak uwagi? Uważam, że ważne jest to, żebyśmy mieli świadomą intencję. Czyli jesteśmy na jakiejś imprezie biznesowej, na konferencji czy nawet tutaj, to jak podajemy komuś rękę, warto już zawczasu nastawić mózg na to, że zaraz kogoś poznamy, zadając mu pewne pytania, czyli jak ta osoba ma na imię? Kogo teraz poznałem? Na pewno zapamięta jej imię. Takie krótkie hasła do mózgu, żebyśmy nastawili go na to, że za chwilę podamy komuś dłoń i to imię, które nam ta osoba wypowie, może w przyszłości sprawić, że będzie to nasz potencjalny, bardzo dobry kontakt biznesowy. Jeżeli chodzi o taką zdolność poznawczą, która jest wspaniałym towarzyszem pamięci w tym, żeby zapamiętywać te informacje z rzeczywistości, przetwarzać na język, który mózg rozumie, no to jest to niewątpliwie zdolność wyobraźni. Jest to zdolność niedoceniana przez nas dorosłych, a fantastycznie wykorzystywana przez dzieci. Jak sobie popatrzycie na wszelkiej maści poradniki, coachingi, treningi osób od uczenia się, zwykle wracamy do podstaw. Mówimy, jak się uczą dzieci języka i uczymy tym samym sposobem dorosłych. Nie inaczej jest w przypadku zapamiętywania imion, bo wykorzystujemy nasze pierwotne właśnie potrzeby, nasze pierwotne zdolności w kontekście operowania obrazem, kodowania poprzez wyobraźnię. Jak to się odbywa na drodze poznawania czyjegoś imienia? Poznajemy kogoś i oczywiście jak ktoś jest już doświadczony w mnemotechnikach, no to od razu ma ten nawyk, że buduje obraz do danego imienia. Ale my jako osoby tutaj na sali, które z tymi technikami jako takiego do czynienia może nie mamy, zróbmy sobie takie ćwiczenie, aby to fajnie sobie zobrazować. Powiedzmy, że poznaliśmy dzisiaj na jakiejś imprezie, mam nadzieję, że dobrze widać, poznaliśmy na przykład Karola. I powiedzcie mi, co jest charakterystycznym znakiem Karola? Co możecie powiedzieć? Zielone oczy, oczywiście. A taki jeszcze... Tak? A na przykład broda. Jest coś takiego, że ta broda jest taka raczej no, wyróżniająca się totalnie, że... Tak, tak, absolutnie. Natomiast nie ma takiej jakby potrzeby, aby korelować ten obraz z czymś, co jest stałe na maksa. Nawet jako same jakieś kolczyki nietypowe czy okulary,
to też już na początku wystarczy, bo po prostu musimy pomóc tej informacji szybko dotrzeć do mózgu. Wobec czego ja tutaj na potrzeby ćwiczenia pozwoliłem sobie zaobserwować, że pan Karol ma bardzo bujną brodę. Wobec czego to jest ten znak rozpoznawczy, który zauważyłem, kiedy podawałem mu rękę. Teraz jak budujemy obrazy? Przedstawił nam się ten pan jako Karol, więc możemy na przykład wyobrazić sobie, że z jego brody, kiedy na przykład ją pociera, nie wiem, wsmarowuje jakiś olejek, cokolwiek, wylatują mu na przykład złote korale. Bo jest taka jakaś przypowiastka na przykład tak, że król Karol kupił królowej Karolinie korale i tak dalej. I to mi się kojarzy osobiście, mam nadzieję, że wam również z koralami. Więc gdy teraz widzę Karola, który tę swoją brodę pociera, wylatują mu te korale w mojej wyobraźni, przypominam sobie jego twarz, myślę korale, Karol, tak? Na tej zasadzie. To jest bardzo prosta procedura, jedynie wymaga pewnej umiejętności operowania tym w czasie. Okej, okay, mamy Dominika. Co u Dominika byście zauważyli na przykład? Okulary, dokładnie. Wiadomo, że okulary z czasem można przestać nosić, ale ja osobiście noszę całe życie. Podejrzewam, że Dominik również. I wyobraźmy sobie na przykład, że skoro Dominik, to za okularami, za oprawkami ma kostki domina. Powiedzmy, że sobie tam układa, przewracają mu się na tych oprawkach. Coś takiego ruchliwego, coś takiego nietypowego, czyli Dominik ma za oprawkami kostki domina. Teraz mamy pana Jerzego. Co u pana Jerzego widzimy? Łysy, dokładnie. Pan Jerzy jest łysy, więc możemy sobie wyobrazić, że skoro Jerzy, to to skojarzenie obrazowe Jerze. Czyli na przykład na łysinie pana Jerzego Jerze urządzają sobie jakieś igrzyska, nie wiem, ślizgają się, robią jakieś wygłupy, cokolwiek. Coś, to nam się skojarzy, że ta łysina służyła za podstawę do zabawy tych jeży. Jest na przykład jagoda. U jagody nie ma jakichś mega super charakterystycznych znaków, ale jagoda ma na przykład długie włosy, długie rozpuszczone blond włosy. Więc skoro jagoda, możemy sobie wyobrazić, że gdy jagoda potrząsa swoimi włosami, wylatują z nich jagody. Na przykład, powiedzmy, że te jagody nam się kojarzą właśnie z tą panią Jagodą. Jest Klaudia. Klaudia z kolei ma charakterystyczny element ubioru. Wiecie jaki? Pierścionek też, bardzo charakterystyczny. A co jeszcze? Tak. I oczywiście pierścionek też by nam mógł posłużyć, ale nie jest to jakby element blisko twarzy, nie? Bo ręka jest trochę dalej jednak. Więc ten kapelusz służy nam za coś, myślę, bardziej chwytliwego w tym aspekcie. I tym razem możemy sobie na przykład wyobrazić, że skoro Klaudia, klaun, to może klauni na przykład, nie? Więc na kapeluszu Klaudii, klauni urządzają sobie znowu jakieś tam zabawy, igrzyska, a jakieś dzikie pląsy i tak dalej. Powiedzmy, że na imprezie, na której jesteśmy, znajduje się również kot o imieniu Aurelia. I co widzicie u kota Aureli na przykład? Takie niebieskie, dziwne, jakby bardzo świetliste oczy, prawda? Więc wyobraźmy sobie, że wokół tych niebieskich oczu dodatkowo jeszcze rozprzestrzenia się jakaś aureola na przykład nad jednym i drugim okiem. Aureola nad oczami tego kota. I powiedzmy, że ten kot był takim fancy przykładem, takim trochę, jeszcze takim, żeby trochę to ubarwić. Natomiast gdy mamy taki dzień takiej imprezy, konferencji, spotkań jak tutaj, pod koniec dnia warto zrobić sobie taki przegląd. Kogo dziś poznałem? Zadajmy sobie pytania. Jakie osoby? Z kim rozmawiałem? Kogo poznałem? Jakie mieli stanowiska? Czym się zajmowali? No i przede wszystkim właśnie, jakie mieli imiona? Jak potem mogę ich znaleźć? I czy to ćwiczenie było skuteczne, ocenimy właśnie teraz. Bo kim jest ten pan? A kim jest ta pani? A ta kotka? A ten pan? A ta pani? A ten pan? Dokładnie tak. Jest to bardzo prosty hak pamięciowy. Korelowanie obrazów, które kojarzymy z pewną frazą imienia, z jakimś charakterystycznym elementem ich twarzy. Nie jest to łatwe w każdym przypadku, natomiast w podstawowych typach imion zazwyczaj fajnie się sprawdza. I to jest taki mój krótki wstęp do dzisiejszych prelekcji.
bo chciałbym wam zostawić komunikat, że używanie pamięci jest nadal mega ważną umiejętnością, jest nadal pamięć mega ważną zdolnością poznawczą, o którą musimy dbać, którą musimy w ten sposób trenować, bo komputery jeszcze oczywiście robią to często za nas, ale właśnie tym robieniem tego za nas pozbawiają nas trochę tej naszej tożsamości, tych naszych umiejętności, a nieużywany mięsień pamięci zaczyna tracić. Jeżeli macie ochotę rozwijać swoje zdolności pamięciowe na tle biznesowym, na tle edukacyjnym, zachęcam do sprawdzenia mojego kanału na YouTubie. Jest tam pełno darmowej treści z zakresu edukacji, życia, biznesu. A jest tam mnóstwo tipów właśnie praktycznych, przydatnych w tym, jak radzić sobie z tą pamięcią na tych różnych tłach. A oczywiście dla chętnych jest też tutaj taki darmowy e-book, jak macie ochotę. Jest tam rozwinięcie nie tylko tej techniki dzisiejszej, ale też czegoś głębszego. Jest też cały system zapamiętywania. Ja gorąco zachęcam was do tego, żeby swoją pamięć odkrywać na nowo, bo jest to niesamowita maszyna i może dać wam niesamowite korzyści biznesowe. Serdecznie dziękuję.